Często dzieci potrafią do swojej zabawy zaangażować również meble. Wtedy zawiasy, szuflady otwierane są bardzo dynamicznie i zamykane bardzo szybko. Dlatego przyglądamy się, czy nasze okucia są bezpieczne dla naszych dzieci. Nasze okucia montowane są w różnych meblach. Użytkowane są w różnych pomieszczeniach. A prowadnice w takim razie muszą spełniać odpowiednią normę i odpowiednie wytrzymałości. Każda z tych prowadnic ma zamontowany w sobie Blue Motion, nasz hamulec. To właśnie dzięki niemu bardzo szybko zamykane szuflady domykają się delikatnie i cicho, co minimalizuje ryzyko przytrzaśnięcia paluszków naszych małych dzieci. W kuchniach, które wyposażone są w system Servo Drive, możemy mieć fantastyczny plac zabaw. Dzieci mogą się tam naprawdę świetnie bawić. A to dlatego, że wystarczy delikatnie dotknąć front i szuflada się otwiera. Niekoniecznie z tego powodu muszą być zadowoleni rodzice. Można to oczywiście deaktywować. Wystarczy przed transformatorem zamontować dodatkowy wyłącznik. Michale, a cóż z meblami wolnostojącymi? Do mebli wolnostojących, na przykład komód, mamy zabezpieczenie, które nazywa się Kablox. Jest to urządzenie, system, który nie pozwala na to, aby otworzyć kolejną szufladę w przypadku, gdy jedna z nich już jest otwarta. Uniemożliwia to przewrócenie się wolno stojącej szafki. Możemy też do takiego rozwiązania domontować zamek z kluczykiem i wówczas nasze skarby są jeszcze lepiej chronione. Dzieci mocno eksploatują meble. Nie tylko w swoim pokoiku, ale też w całym mieszkaniu. Rodzice zdają sobie sprawę, że te meble będą poddane dużemu wysiłkowi. Najdelikatniej mówiąc. Czyli warto pamiętać, że dobre okucia przeżyją wszystko.